Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu, jest 20 sierpnia 2024 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink. Oto najważniejsze informacje dnia, które przygotowałem dla Państwa. Doszło do pożaru jednego z budynków elektrociepłowni Rzeszów. Pożar został opanowany. Według Polskiej Grupy Energetycznej nie wpłynął on na bezpieczeństwo dostaw energii oraz ciepła, ale przyczyny pozostają nieznane. Minister przemysłu Marzena Czarnecka rozmawiała w siedzibie resortu ze spółkami, samorządami i związkowcami o górniczej umowie społecznej oraz wydzieleniu aktywów węglowych z energetyki. Orlen podpisał umowę z BP na dostawy 6 milionów ton ropy naftowej z norweskich złóż na Morzu Północnym. Pokryje ona około 15% rocznego zapotrzebowania całej grupy Orlen na ten surowiec. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. Cytat. Nie rozumiem słów z Niemiec, że Polska powinna zastanawiać się nad tym, czy nie miała czegoś wspólnego z wysadzeniem Nord Stream. To fake news siany przez niemiecką dezinformację i uważam, że to zamierzone działanie, które wpisuje się w narrację rosyjską, powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji w Radio Z. Agencja RIA Nowosti podaje, że Rosja złożyła skargę na śledztwo Niemiec w sprawie sabotażu Nord Stream 1 i 2 w obawie, że śledztwo niemieckie zakończy się brakiem zarzutów. Doradca prezydenta Rzeczpospolitej Mieszko Pawlak uznał w Polsacie spekulacje o jakimkolwiek udziale Polski w sabotażu za, cytuję, całkowicie bezpodstawne. Cena ropy rosyjskiej Ural sięga 6,5 tysiąca rubli za baryłkę przez wzrost wartości dolara. W dolarach jest stabilna, a czasem spada. Jednakże wzrost ceny w rublach sprawia, że staje się bardziej realny deficyt budżetowy Rosji, zaplanowany w tym roku na 2,1 biliona rubli. Pożar bazy paliw w Proletarsku pod Rostowem wskutek ataku dronów Ukrainy trwa. Zostało tam rannych już 19 strażaków rosyjskich. Rosjanie twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą, natomiast pożar trwa już trzeci dzień. Cytat. Naiwna koncepcja czerwonych linii Rosji upada na naszych oczach, powiedział prezydent Ukrainy o blefie Kremla, który straszył bronią jądrową w razie ataku na jego teren. Prezydent Zełenski ocenił, że nie byłoby ataku na Kursk, gdyby była zgoda Zachodu na uderzenia rakietowe w głębi Rosji. Wizyta prezydenta Rosji w Azerbejdżanie była okazją do dalszych rozmów o wymianie gazu. Rosyjski trafiałby na rynek azerski, a azerski na rynek globalny, w tym do Europy. Jest ryzyko farbowania surowca, podobnie jak na rynku ropy. Kamala Harris zaproponowała na konwencji demokratów podwyżkę podatku od osób prawnych i ulgi podatkowe dla rodzin, a także zakaz zawyżania cen w sklepach spożywczych. Ekonomiści oskarżają ją o populizm. Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że Izrael zaakceptował propozycję pokoju przedstawioną przez Amerykanów i wezwał do tego samego Palestyńczyków. Ropa pikuje przez nadzieję na pokój i strach przed recesją. Brent kosztuje około 77 dolarów. A na koniec, proszę Państwa, prawdziwy blackout. Wczoraj nie odczytałem przygotowanej informacji, a zatem oto ona. Cytat. Do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i 2. Jedyne, co powinniście dziś zrobić, to przeprosić i zachować milczenie, napisał premier RP Donald Tusk na platformie X. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera odpisał, że jest w tej sprawie konsensus polityczny w Polsce. Jeszcze raz przepraszam za kłopot, a czujnemu widzowi dziękuję za zwrócenie uwagi. To wszystkie informacje przygotowane dzisiaj, następne oczywiście jutro. Już teraz zapraszam. Do zobaczenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.